Księżniczki im się tu marzą, wiecie państwo, żebracznicy wielki, od góry do dołu, violet. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, bardzo proszę o chwilkę uwagi. Za późno. Witam przemiłych gości, taki dzisiaj jest trochę maratonik, z dołu z wystawy rzeźby, zaraz na wystawę przepiękni. Tkaniny naszej uroczej koleżanki Alinki, taka delikatna, subtelna, takie te tkaniny, a jednocześnie bardzo silna i konsekwentna w swojej twórczości. Słuchajcie, jakie tkaniny piękne są, to widać. Alina jest naszą mistrzynią tutaj i myślę, bo to nie pierwsza jej wystawa, bardzo piękną tkaninę też miała na Międzynarodowym Festiwalu w Łodzi, tkaniny. To jest przepiękne powtórzenie, ale za każdym razem widzę, te tkaniny są inne. A nie tak, że pracujesz chyba dzień i noc, bo tyle masz pracy, więc wow! Ale po prostu zdolna jest. Faktycznie, tak jak wszystkie dziewczyny z tkaniny, pracują dzień i noc. Są tutaj dziewczyny z tkaniny najbardziej pracowite. Idź. Dlatego mają wystawę międzynarodową co 3 lata. Ale pokazują się też razem i osobno. I tak jak nasza Alinka tutaj też. Ale to moje gratulacje, myślę o swoich wspominach i o tym interpretacji opowiesz ty sama najlepiej. Ja dziękuję za przybycie tutaj naszych trzecich gości. Super. Wszystkich artystów oddaję głos naszej artystce. Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję wszystkim przyjaciołom. Przyjaciołom też, że przybyli w ten piękny zimowy wieczór, pada na jesień, luz takiego chwyci. Bardzo dziękuję swoim koleżankom i kolegom, którzy tutaj i moi studenci ze studiów, moje koleżanki. Bardzo dziękuję, że przyszedł. Kiedy to było? Chcę powiedzieć o technologii. Śmiało, śmiało. Pytania są częste, jak ja maluję, więc maluję przede wszystkim na jedwabiu, na jedwabiu naturalnym. Nie używam garnka, nie moczę tkanin, nie napisuję żadnym areografem, maluję pędzelkiem, dużym, małym, jak trzeba. I dotąd tym pędzelkiem maluję, aż uzyskam taką powierzchnię ładną albo z fakturą, taką jaka jest mi potrzebna. Wielokrotnie trzeba tym pędzelkiem 10, 20, 100 albo 1000 razy do tej powierzchni. Każdy malarstwie i olejnym, i akwarelowym też może mniej, bo akwarela wymaga szybkich decyzji. U mnie decyzje muszą być szybkie i nieodwracalne, to znaczy rzadko udaje mi się poprawić, postrzeżyć, a część prac oczywiście z takiego własnego recyklingu, bo jak zorientowałam się, że cena jedwabu tej przyszła 300% w górę, to zrobiłam tyle malarskich pracach. Niektóre są drobne, przemalowane. Nie jest to proste, ale zyskane, jedwabie, patrz jak się elektryzuje do ciebie. No. Ale Alinka, dużo nie gadaj. Dobrze. Alinka, Bloch. A,
Lasota to jest, tak. Tak. Nie, artystka. Kiedy jest elektoralny? Jest przez nas samych utrzymywany. Nie mamy tutaj budżetu państwa ani mazowieckiego, ani polskiego budżetu środków. Czasami są opisane jakieś okolicznościowe projekty, no to wtedy na projekt jest jak tak, ale wszystkie powierzchni. Ty się nie spieszyłaś. Tak. Teraz ci wyścigali. Bardzo fajnie. Fajnie, tak. Ta wystawa była naszą, naszych kolegów, artystów, bo to jest najważniejsze. Bo są zmiany lepsze, gorsze, są rządy takie, lewe, prawe, kłócą się, my się kłócimy, ale artyści muszą to być. Bo... A to dziwne. Sztuka dla sztuki. Muszą być. Niestety. Ale jest polityczna, musi być odzwierciedleniem rzeczywistości. Nie ma. Galerii 022 na drugim piętrze. Dziękuję państwu i do zobaczenia za chwilę na następnym wystawie.